Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Jak widzisz, nie wiem jak to fachowo nazwać. Wózeczek, kurcze dysze, do mycia podwozia z kółeczkami. Kupiłem na AliExpress, słuchaj, za 136 zł z wysyłką i czas oczekiwania to było dokładnie 19 dni i fizycznie miałem to u siebie. Co jest fajne, to to, że jest fantastycznie wykonane, naprawdę. Tu się nie ma do czego doczepić. Idealnie, kółeczka kręcą się perfekcyjnie. Tu wszystko widać, że tak chodzi, to przyjemnie to działa. Nie ma żadnego oporu, piszczenia. Zobacz, gładziuteńko. Wszystko jest naprawdę na swoim miejscu. Cztery dysze. I teraz tak, jeżeli chodzi o podłączenie do sprzętu, na pewno możesz to sobie zmienić tutaj tę końcóweczkę. Ja akurat na szczęście mam z AliExpress lancę, która będzie tutaj pasować idealnie. Zobacz, i już, co jest fajne, ta lanca jest wygięta i zobacz, i jadę, cyk. Jeżdżenie średnio to wygląda. O, a nawet może lepiej w ten sposób. O tak, zdecydowanie. Czyli tutaj lanca prosta będzie lepsza. Z tego względu, że jak mam w tę stronę, a czy nie, też będzie dobrze, ale muszę ją unosić. Czyli stojąc, zobaczymy jak to będzie fizycznie, jak będę robił. Teraz to na razie przymierzam się do tego. O, w ten sposób i będzie pod kątem. No zobaczymy. Teraz tak, kolejna rzecz, słuchaj. Nie wiem jak mi wyjdzie nagrywanie tego cuda, bo to będę chciał wjechać pod auto. Nie wiem jak złapię to GoPro. Na pewno będę chciał też pokazać zimą, jeżeli powiedzmy złapię dużo błota pośniegowego czy zaschniętego już takiego z solą. Chodzi o to, żeby umyć podwozie. Tak na dzień dobry, czy sprzęt sprawdzi się dla takiego amatora jak ja? Kurczę, i tak i nie. Myślę, że bardziej tutaj do warsztatów, gdzie mają codziennie jakąś ilość aut, powiedzmy właśnie jesienno-zimowe warunki i auto musi wjechać na salony. Więc wtedy warto umyć to podwozie, żeby wypłukać błoto. Lepiej, żeby kapała woda, niż jakieś dziadostwo, prawda, z piachem, z błotem. No dobra, słuchaj, biorę to na zewnątrz, podłączam i zobaczymy, co uda mi się z tego wykrzesać. Jestem DJ Dziadzia, alias hardkorowy papa, Don Dada, świeżo upieczony tarma. Rym składam, PDG Vandal wymiatam, ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pach, pach, poskładane. Jadę do piątej nad ranem, wiesz co jest grane? To pewne jak amen w pacierzu. Wyższe nie pozuj, wyższe wyluzuj. Ej, Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie. Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to Dziadzi orędzie. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie. Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to Dziadzi orędzie, ziom. Mącić wodę, to lepiej w ogóle idź to. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy wale w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, później własnego talentu. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie. Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to Dziadzi orędzie. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie. Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to Dziadzi orędzie, ziom. Dziadzia, oddany sugar rap muzyki. Zawsze w sobie korzeń, który sięga aż do Afryki. Każdy dzień czci i tańcz, o swoje walcz. Nie unikniesz w życiu z systemem strach. Rewolucja jest w nas, to nie kpina na podpuchę. Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Pierwsze podejście i od razu mówię, że mnie to nie kręci. Czego by tu zacząć, słuchaj? Ciśnienie z tych dyszy.
jest tak delikatny, że mogę to palcem sobie tutaj pozatykać. Rozkłada się to niestety na cztery dysze i ciśnienie mamy tutaj słabiuteńkie. Kolejna rzecz, słuchaj, jeżeli chodzi o prowadzenie sprzętu, żenada. Z tego względu, że tu, na tej końcóweczce, nie mamy stabilizacji. Ja osobiście mam łamaną lancę, co nie jest też plusem, lepsza będzie prosta lanca, ale wjeżdżając pod auto masz ograniczenie, no bo jakby nie było, stoisz i kurczę, dojeżdżasz do progu i to jest wszystko. Tak jak widziałeś, wskoczyłem później z lancą kątową, inne uderzenie, inna moc, inne wypukiwanie. Mnie ten produkt w ogóle nie rusza. Tak jeździłem, bo jeździłem, ani praktycznie. Ta końcówka tutaj na końcu, ta maszyna jest ciężka, lanca lekka, ciężko to w ogóle prowadzić. Ona się jakoś wichruje. Nie moja bajka, w ogóle nie mój klimat. Jeżeli komuś to odpowiada, no to okej, mnie to w ogóle nie bierze. Ani nawet przez chwilę. Pierwszy wjazd i wiem, że nawet jak będzie jakieś mega zbite błoto, nie ruszy tego. To jest mgiełka, to jest tak jakby można zrobić sobie oprysk tym. Taka delikatna, naprawdę mgiełka. Dla mnie żenada. O, tak może powiem. Żenada. I na pewno będę chciał to wystawić. Nie wiem, chyba na Facebooku wrzucę w grupie jako sprzedaż i w cenie tej, jaką kupiłem. Koszt po mojej stronie oczywiście. Mam nadzieję, że znajdzie się chętny i będzie z tego produktu zadowolony. Raz użyta. Czyli używałem ją w sumie dwa razy. Pierwszy i ostatni. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!